Byłam tam na dole i znalazłam taki fajny projekt. Ja myślę, że może byśmy to dali, co? Słuchaj, ja się już tam więcej nie wyślę na dół. Żebyś to zapamiętała, to cholera, konkurencja normalnie, no. No pokaż jeszcze, przynajmniej zobaczę, jak to wygląda mniej więcej, no. No patrz. Ty, siadłoby, no. Siadłoby. No proszę bardzo. To dawaj. Zobaczymy, co to za projekty. Ale dobra, tak. Ja zamykam oczy. Okej, no to już wystawiam. Voila. Ale. No. Ho, ho, ho. No, obydwa są fajne. Ale. Kurczę, no, powiem ci, że mam dylemat. Viola? Tak? A podejdziesz mi tu pomóc? Jasne. Chodź. O, będzie gra w zbijaka. Szykuj się, Tomek. Słucham, w czym mogę pomóc? Takie dwa projekty. Fajnie, że jesteś. No zobacz. Zerki. Który ładniejszy? No nie wiem, ten jest taki bardziej kobiecy, bym powiedziała. Taki delikatniejszy. No, mnie też tamten bardziej kusi. Ale ten ma skrzydła. Aha. Okay. Nie, myślę, że ten dajemy. Świetnie. Ten, ale z czerwienią. Będę walczyć o ten czerwień. No ja nie robię w kolorze, nie czuję tego blusa. No wyzwanie daj. No, ale czerwień gdzie chcesz ten czerwony dać? Pióropusz musi być... Czerwony, tak? Tutaj mieli czerwony, tu mieli takie też dleby. Dlaczego ty się tak znasz w ogóle? Skąd taka wiedza? No, zajmuję się, prowadzę Wioskę Gniańską razem z mężem, więc... moje tematy, no. Wioska Gniańska, ich naprawdę było parę w Polsce wtedy, jakbyśmy to otwierali 11 lat temu, bo mój mąż tam jest wodzem, ubiera pióropusz, robi całe przedstawienie dla dzieci. Obawiam się, że z dwoma kobietami nie wygra. No boję się, właśnie czuję taką energię, że zaraz mnie po prostu czerwony musi być. Solidarność jajników. Tyle, po mnie. Dwie baby, ja jeden. No dobra. To taka wersja demo, zanim będziesz mieć żonę i teściową. Walcz, chłopie.